Cześć, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Jeszcze nie wiem, co to będzie za film, ale chyba taki luźny vlog, może z czymś to połączę. W każdym razie jesteśmy właśnie w Sopocie, w którym nie ma gdzie zaparkować, ale jakoś się udało. I idziemy właśnie do Mini Świat Sopot. Jest to takie miejsce dla dzieci, taki duży plac zabaw, kawiarnia. Taka, wiecie, takie familijne miejsce, ale jest tam ponoć właśnie bardzo dużo miejsca dla dzieci. W ogóle mam nadzieję, że jest otwarte. Tak poza tym. Dzięki. Nie, bo otwarte jest, ale tam jest bardzo dużo rezerwacji na urodzinki, imprezy jakieś okolicznościowe i tak dalej. No więc mam nadzieję, że nie jest odwołane, bo oni na Instagramie piszą, że dzisiaj na przykład jest czynna tylko godzina. Tak się zdarzyło w niedzielę, bo mieliśmy tam być w niedzielę. No ale właśnie jesteśmy. Już właściwie dochodzimy. Musieliśmy troszkę dalej zaparkować, więc zaraz Wam pokażę co jak. Mam nadzieję, że mi się spodoba, no bo głównie tam dla niej idziemy na ciacho. Także piękny Sopot w tle, idziemy. Już dochodzimy na miejsce. Tak. Zobaczcie, jaka fajna dekoracja halloweenowa. Chcesz spróbować wjechać sama w tutaj? Postaw na ziemię albo na stół, poczekaj chwilę przecież. Ścianeczka dla dzieci, klocki, dla takich starszych, nie? O, tu jestem ciekawa, czy ona się zainteresuje tym tablicą, bo ja chciałabym jej zrobić właśnie. Ocenik, książeczki. Jaki piękny. O, to jest tate miejsce. Warsztat. Ale super, dla chłopaków i dziewczynek. Jezu, sklep. Ale marzenie dzieciństwa, taki sklepik. Domek jest. Naprawdę? No. Ale piękny. Suszarka na pranie, zobacz. Zobacz. Szpital jest, ale fajne miejsce. Ekstra. Straż pożarna. A tu mamy co? Więzienie? Ale jaja. Więzienie, zobaczcie, cela normalnie. Super. Dziecko może wejść, a rodzic nie wyjść. Tak. Czy to nie, żeby tam nie pójść, może jest. No, a to takie cykinki miękkie. A, z drugiej strony jest wejście. No. A tu mamy jeszcze fryzjera. O, dla dziewczynek. Makijaże, opaski. To jeszcze nie dla Liluś. A tutaj co, jest tak ciemno? A tu taki pokoik. Do odpoczywania. Gdzie? Ja myślę, że tam pod tą matę, co? Tutaj jeszcze kilka takich. Tutaj podłoga jest troszkę chłodniejsza. Albo nie wiem, tu do, i nawet są do sprzątania rzeczy. Ale fajne, że za naszych czasów takich rzeczy nie było. I co, Lilusia? Gdzie ty jesteś? A mama myślała, że ci taki basenik kupi. Zobaczymy, czy ci się spodoba. I była ostatni raz w sierpniu, to płakała. Pamiętasz? Nie chciała. A teraz? A, co to? Kuleczki? Ślicznie. Oj. To ona chce tu wstać, nie? No wie. Masz tu moją rączkę. No to o to chodzi, to jest gimnastyka. Masz tu moją rączkę, chcesz wstać. Gimnastyka dla smyka. Panią, co by pani chciała kupić? Proszę, resztę dla pani. Dam pani bułeczkę albo coś, co tu znajdę. O, mam tutaj, proszę, bardzo wodę. Może być woda? Proszę, woda. Chcesz? Gazowane. Bąbelki.
zobaczcie raj. Tam jest koszyk. Tutaj są owocki, warzywka. Tu jakieś rzeczy, krasa. No nie mogę. Lody. Przyszłaś tutaj na sklepu? No, tutaj normalnie półeczka, ile rzeczy. Chlebek, ja uwielbiałam się bawić w sklep. Zawsze moja ubranka wyszłam, no wiesz, jaki sprzedawałam wagę. No, ekstra. Spełnienie marzeń, takie miejsce. No, to są pieniążki jakieś takie. Właśnie wyszliśmy z mężem z Lili razem z Mini Świat Sopot i tak rozmawialiśmy, że to jest po prostu takie spełnienie dziecięcych marzeń, takie miejsce, żeby się w nim pobawić, czyli taka, wiecie, dziecięca kuchnia, tutaj areszt, co tam było, spożywka, sklep spożywczy, no naprawdę super miejsce, genialne. Zastanawiam się, czy właśnie tam nie zrobić Lili roczku, bo fajnie by się bawiła, ona jest też taka aktywna, żeby w żadnej restauracji absolutnie nie wysiedziała. Musi sobie pochodzić, pozwiedzać, więc to dla niej byłoby fajne miejsce i tak się właśnie zastanawiamy, pani nam wyśle ofertę, więc zobaczymy, czy byłoby to coś dla nas. A teraz podjeżdżamy właśnie pod Action, bo zauważyłam, że tutaj jest, a nigdy jeszcze takiego sklepu nie widziałam gdzieś tutaj na żywo. Widziałam tylko zakupy, hole i tak dalej na YouTubie, a na żywo nigdy nie widziałam. Więc tak szybko sobie podjedziemy, chwilę się przejdziemy Sopotem, a to dosłownie na moment i wracamy, bo jest już 15:30, a Lili wstała dzisiaj o 6:00 i spała tylko ile? 2 godziny rano, to w sumie dużo, ale jest już trochę zmęczona, ale mam nadzieję, że sobie jeszcze chwilkę się właśnie tu przejdziemy i w Sopocie i będziemy wtedy wracać. Ale miejsce naprawdę genialne, jeśli nie macie daleko, albo nawet jeśli macie, ale mieszkacie w okolicach, to warto zajrzeć, bo naprawdę takie wyjątkowe. Jesteśmy właśnie już w sklepie, także dużo, bardzo dużo tutaj jest różnych rzeczy, trochę podobne do Teddy'ego, ale zdecydowanie więcej tutaj jest produktów, ja tak całego nie obejdę, no ale jest czym wybrać i rzeczy do domu, i słodycze, i kubki, no bardzo, bardzo dużo tego jest. Właśnie wróciliśmy do domu. Mam nadzieję, że ten film nie jest zbyt chaotyczny i taki luźny vlog wam się podoba. Z tego co wiem, to lubicie właśnie takie domowe vlogi. Mój mąż teraz pojechał odebrać sushi, bo sobie w drodze zamówiliśmy, bo mamy już godzinkę 18:15, więc mamy taką obiadokolację, bo nie zdążyliśmy dzisiaj zjeść obiadu. Dobrze, że Lili zjadła zanim wyszliśmy w domu. Już mój mąż właśnie przywiózł sushi, jak coś jest najlepsze na świecie, to ko sushi, także mamy pyszność i zaraz sobie zjemy podwójnie. Co ty tutaj zamówiłeś? Ale wygląda, no proszę, zobaczcie, takie pyszne. Tutaj mamy. A tutaj mamy najlepsze na świecie. Jak lubicie sushi, to popytajcie, czy tam gdzie jecie jest. To są kulki zapiekane w migdałach. Hosomak w całości zapieczony w migdałach. O, hosomak w całości zapieczony w migdałach jest przepyszny. Brzuszki pełne, więc pokażę wam, co
kupiliśmy w Action, tak jak Wam mówiłam, pierwszy raz byłam w tym sklepie i no, fajnie mieli rzeczy, ale tak na szybkiego to też człowiek tak nie rozejrzał, ale też chyba przeszło mi też szukanie takich różnych pierdółek, ale kupiłam to, co bardzo chciałam, między innymi taki papier szary do prezentów, muszę w ogóle kupić taki cały szary, bez tych czerwonych ozdób, bo chcę zrobić fajną sesję świąteczną i chcę takie fejkowe prezenty zrobić czerwoną kokardą, więc właśnie coś takiego szukałam, tylko bez tego... jakichś tam, wiecie, obrazków. Liluś, zostaw, kochani, aparat. I wzięliśmy też papier do pieczenia, bo właśnie nam się skończył. Takie, wiecie, zwykłe rzeczy jak worki do śmietników i gąbeczki. To jest hit, wiesz o tym? Bo te gąbki kosztowały 4 zł za 5 sztuk, a w Rossmanie Villedy kosztują prawie 9 zł. Jedna paczka. No ale jednak, nigdzie takich gąbek nie ma, a ja je uwielbiam i zawsze je w kuchni używamy, więc jak coś 3,99. Wzięłam też sobie rajstopy, wszystkie rajstopy są na raz, także chwileczko, o, Lilusia wyciągnęła chipsy, sweet chili, takie wzięliśmy lejsy, wyszło odłóż proszę, bo będę hałasować myszko. Mysio, nie wolno, oj. Tu mój mąż sobie wziął sprężone powietrze. Co to jest? Co to jest? To dla swojej siostry mój mąż wziął takie. Ja też takie kiedyś miałam. I pamiętam, że niby można było je włożyć do zamrażarki, ale potem nie działa. Może miałam złą zamrażarkę, nie wiem. Dobra. Wzięłam też, o właśnie, takie piękne świąteczne ozdoby. Sprawdziłam, że dla Lili też będzie dobre do świątecznej sesji, bo będziemy robić, także mam, będę miała takie fajne uszka. Ładne? Tak? Z takim tutaj sreberkiem. Także mamy coś takiego. Tutaj mąż wziął, jak ja to mówię, psie żarcie, ohydne, śmierdzi jak jakieś psie przekąski. I wzięłam też takie lizaki, żeby je właśnie też użyć do sesji świątecznej. I aha, tu jeszcze jedne worki na śmieci i taki płyn do rąk też dla... On gra Baby Shark, się myje ręczki. Jest wyłączony. A, naprawdę grała muzyczka? Tak. Proszę bardzo, takie cudo. Dobrze, więc to wszystko, co kupiliśmy. Pustą mamę już siatę, wszystko pokazałam. Także, o Jezus, spadła kamera. W tym miejscu już by myszo chciała zakończyć ten film. My się teraz jeszcze troszkę pobawimy. Idziemy zaraz Lili kąpać. Potem coś jeszcze porobimy. Chyba, że będę musiała i spać. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Ale z Wami już się chciałam pożegnać. Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jeśli chcecie więcej takich myszo filmów, to napiszcie mi o tym w komentarzu. A my widzimy się... Nie. A my widzimy się już niedługo w kolejnych filmach. Do zobaczenia. Pa, pa! Pa, pa! Pa, pa! Od niedawna mówimy papa. Nie. Pa.